Cześć! Witam Was na kanale Alfrizo. Dzisiejszy odcinek na specjalne życzenie jednego z naszych widzów. Witam! Proszę o odcinek z montażu zaworów zwrotnych, jak, gdzie, po co i dlaczego. Pozdrawiam! Zawory zwrotne znajdziemy niemal w każdej instalacji. Czy to instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, kanalizacyjnej, czy też wentylacyjnej. Za każdym razem rolą takiego zaworu jest umożliwienie przepływu tylko w jednym kierunku, a nie pozwolenie na przepływ przeciwny, tak zwany zwrotny. Wielu instalatorów błędnie bądź w ogóle nie montuje tego typu zaworów na instalacji, a może to doprowadzić do szeregu różnych nieprawidłowości, do przegrzewania się Waszych pomieszczeń, niedogrzewania, do zwiększonego zużycia pomp obiegowych, jak również do braku kontroli czy też regulacji całej instalacji. Najszerzej stosowaną grupą zaworów zwrotnych są zawory zwrotne grzybkowe. Ich elementem zamykającym jest grzybek, dodatkowo wspomagany sprężyną. W momencie braku ciśnienia bądź wystąpienia przepływu zwrotnego, sprężyna dociska gniazdo zaworu, zabezpieczając naszą instalację przed przepływem zwrotnym. Skończmy z tym teoretyzowaniem, przejdźmy do praktycznego przykładu. To zdjęcie zostało przesłane przez jednego z naszych klientów, który uskarżał się na niewłaściwą pracę naszego zaworu termostatycznego ATM zamontowanego na instalacji podłogowej. Nastawa na zaworze wynosiła 32 stopnie, natomiast zawór podawał 50 stopni na rozdzielacz ogrzewania podłogowego. Taka temperatura może doprowadzić do zniszczenia posadzki w domu naszego klienta. Dlaczego tak się działo? Zobaczcie. Pompa zasysała nie tylko chłodną wodę z powrotu, ale również podbierała gorącą wodę ze sprzęgła hydraulicznego. A wystarczyło jedynie w odpowiednim miejscu zamontować zawór zwrotny. W tym momencie będziemy osiągać właściwą temperaturę zgodną z nastawą na zaworze termostatycznym ATM. Kolejny przykład. Grzejniki, podłogówka, ciepła woda użytkowa. Klasyczny układ w domku jednorodzinnym. Tutaj również mamy problem z odpowiednim wysterowaniem temperatury wody, czy to płynącej na grzejniki, czy to na instalację podłogową. A wystarczyło zamontować dwa małe zawory zwrotne w odpowiednim miejscu. W tym momencie problem został rozwiązany i mamy prawidłowy obieg czynnika grzewczego w całej instalacji. Wszystkie nasze gotowe grupy pompowe, czy też zestawy, posiadają w odpowiednim miejscu zamontowane zawory zwrotne. W tym wypadku w grupie BPS zawór zwrotny chroni przed przepływem od sprzęgła do zaworu. W tym momencie będziemy mieć prawidłowo wyregulowaną temperaturę za zaworem mieszającym. W grupach PrimoBox oraz PrimoTerm zawór zwrotny jest wbudowany w pokrętło na powrocie w termometrze. W momencie, kiedy obrócimy termometr o 45 stopni, mamy całkowicie otwarty przepływ, dezaktywowany zawór zwrotny. Natomiast jeżeli przekręcimy go jeszcze o 45 stopni, całkowicie odcinamy zaworem kulowym cały przepływ. Powracamy do prawidłowej pracy. A teraz opowiem Wam o kolejnym typie zaworów zwrotnych, o zaworach zwrotnych kulowych. Zawór zwrotny kulowy, zwany również zaworem różnicowym pompy, służy jako obejście pompy obiegowej i zabezpieczenie jej w przypadku awarii bądź braku zasilania. Dzięki temu zaworowi, nawet w sytuacji braku zasilania, możemy cały czas dostarczać czynnik grzewczy na instalację. Oczywiście zawory kulowe, zwrotne oraz zawory zwrotne grzybkowe są jedynie małym wycinkiem całej grupy zaworów zwrotnych. Jednak uwierzcie mi, na instalacjach centralnego ogrzewania one najczęściej występują. Za każdym razem, kiedy chcecie zamontować zawór zwrotny na instalacji,
musicie się zastanowić, czy jego montaż jest zasadny, ponieważ, jak wiecie, może to doprowadzić do szeregu różnych nieprawidłowości. W kolejnym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób połączyć kocioł węglowy działający w układzie otwartym z kotłem gazowym działającym w układzie zamkniętym. Jeżeli nie chcesz ominąć tego odcinka, kliknij przycisk subskrybuj, aby otrzymać powiadomienie o nowej produkcji. Nie zapomnij również o kliknięciu łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!